29 dzień października. Marieta Ryznar, witam i zapraszam na raport. Dziś dla Państwa przygotowaliśmy m.in. Palił się budynek dawnej parowozowni w Katowicach. Kolejni niebezpieczni przestępcy w rękach policjantów. Trwają badania nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. Pożar w Katowicach. Od rana palił się budynek dawnej parowozowni. To budynek wpisany na listę zabytków. Około godziny 6.20 przyszło zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze tutaj na terenie starej lokomotywowni. Zastępy z JLG 3 i JLG 2 zostały tu zadysponowane. Po rozpoznaniu okazało się, że doszło do zaproszenia ognia w budynku trzykondygnacyjnym. Pożar był już dość mocno rozwinięty. Na szczęście udało nam się już go zlokalizować. Teraz trwa dogaszanie i staramy się uratować jeszcze najniższą kondygnację, żeby nie doszło do przepalenia stropów. W środku nie było żadnych osób. Prawdopodobnie do zaproszenia doszło przez osoby bezdomne, które tam często zamieszkują. Zabytkowy budynek, w którym doszło do pożaru, znajduje się niedaleko torów kolejowych. Przez te tory musiały też rano przejechać wozy strażackie. To z kolei spowodowało, że ruch w tym miejscu trzeba było wstrzymać. No, rano na tej linii odwołaliśmy tylko dwa pociągi ze względu na konieczność dojazdu przede wszystkim straży pożarnej, tak, i policji, która rano tutaj została zadysponowana na miejsce zdarzenia. Kursujemy bez zmian, to potwierdzam i nie ma większych utrudnień poza tym odcinkiem tutaj Katowice-Załęże, gdzie jest ograniczenie w prędkości ruchu pojazdu do 20 km na godzinę, ale kursujemy zgodnie z rozkładem. W akcji brały udział 4 zastępy strażaków. Budynek został zniszczony. Całe szczęście nikt nie przebywał w środku. Kolejni niebezpieczni przestępcy w rękach policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób powiązanych z środowiskiem pseudokibiców jednej z śląskich drużyn piłkarskich. Zatrzymani należeli do zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym Torcida. Grupa dokonywała obrotu znacznymi ilościami narkotyków, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Dopuszczała się także przemocy w celu uzyskania zwrotu wierzytelności. Jej członkowie uczestniczyli w bójkach i pobiciach. To grupa, która działała na Śląsku od kilku lat. Od kilku lat my też zajmujemy się tą grupą. W wyniku przeszukań zabezpieczono m.in. broń palną, kamizelkę kuloodporną, amunicję, marihuanę oraz prekursory do produkcji amfetaminy. Prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych o wartości ponad 260 tysięcy złotych. Zatrzymania miały miejsce w różnych miastach na terenie Śląska. Wśród zatrzymanych to 6 mężczyzn. Mężczyźni w wieku od 19 do 40 lat, jedna kobieta 26-latka. To jest kolejna realizacja ogromnej sprawy, sprawy, która trwa już kilka lat. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że w skład grupy wchodziło co najmniej 200 osób. Aktualnie śledztwo jest prowadzone przeciwko 77 osobom. Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia. Trwają badania nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. Po przerwie spowodowanej małą zachorowalnością w ostatnich dniach znów badania nabrały tempa. Obecnie do programu włączono już niemal 50 pacjentów. Czy amantadyna jest skuteczna w leczeniu koronawirusa? Na to pytanie od kilku miesięcy odpowiedzi szukają medycy i naukowcy, którzy rozpoczęli badania nad skutecznością tego leku. W związku z wzrastającą liczbą chorych na COVID badania nabierają tempa. Do badania klinicznego zostało włączonych 48 pacjentów w skali polskich, czego 22 w województwie śląskim, 13 pacjentów w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach. W województwie śląskim do badania rekrutują 4 szpitale, czyli Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu, Szpital Specjalistyczny Najświętszej Marii Panny w Częstochowie i Szpital Powiatowy w Pszczynie oraz Szpital Rejonowy w Raciborzu. Zespołem badawczym kieruje profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Barczyk, który wyjaśnił, którzy chorzy mogą zostać włączeni do badania. W dalszym ciągu jest to COVID umiarkowany i ciężki, czyli COVID szpitalny. Pacjent, który trafia do szpitala z powodu zapalenia płuc w przebiegu COVID-u. Jedyne, co myśmy zmienili, poprawkę do protokołu od ostatniego spotkania, to wydłużyliśmy czas od początku objawów. To znaczy początkowo było to 7 dni od początku objawów, teraz jest 10 dni od początku objawów.
Co ciekawe, lekarze prowadzący badanie nie wszystkich mimo chęci mogą do programu włączyć. Na oddziały covidowe trafiają bowiem nawet tacy pacjenci, którzy już na własną rękę próbowali leczyć się amantadyną. W tym przypadku nie są już kwalifikowani do badania. Nawet jeśli pacjent wyrazi zgodę na udział w badaniach, nie ma pewności, że faktycznie otrzyma lek. Badanie jest w standardzie podwójnego zaślepienia kontrolowanego placebo. Więc pacjent, który się zdecyduje na udział w takim badaniu, nie wie, podobnie jak my nie wiemy, aż zakończymy badanie, co pacjent otrzymywał. Na stronie GCM czytamy, że badanie jest niekomercyjne. Nie jest sponsorowane przez żadną firmę farmaceutyczną ani prywatną instytucję. Lek podawany jest w warunkach szpitalnych, zapewniających pełne bezpieczeństwo. Proces tej terapii został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną. To, co interesuje chorych najbardziej, to oczywiście informacja o tym, kiedy poznamy wyniki badania. Ja to często słyszę o tych pierwszych wynikach, ale tak naprawdę to my czekamy na całość. Czyli to nie jest tak, że my na przykład zbieramy te wyniki i cały czas sobie patrzymy, kto jak, bo my tego nie wiemy. Dopiero po przebadaniu 500 osób będzie można mówić o pierwszych wynikach. Najbliższe dni to czas, w którym wiele osób odwiedzi groby bliskich. To także czas wytężonej pracy policjantów. Aby każdy mógł bezpiecznie wrócić z odwiedzin, w całej Polsce prowadzona jest akcja Znicz. W okresie Wszystkich Świętych należy spodziewać się wzmożonego ruchu drogowego. To czas wytężonej pracy policjantów, którzy jak co roku prowadzą akcję Znicz. Zaczęła się akcja Znicz, która potrwa do 2 listopada. Apelujemy do kierujących o bezpieczną, rozsądną jazdę, o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, o zachowanie odstępu od poprzedzających samochodów. Trzeba się spodziewać tego, że w rejonie cmentarzy, nekropolii będzie zwiększony ruch kołowy. Dlatego wybierajmy takie miejsca, żeby móc bezpiecznie zaparkować swoje samochody. Jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej, żeby zostawić te samochody w domu i przejść się pieszo w rejon tych cmentarzy. Jeżeli planujemy dalszą podróż, warto zwrócić uwagę na zmiany organizacji ruchu, które są dostępne na stronach komend w województwie śląskim, ale również w całej Polsce. Policyjna akcja Znicz jak co roku ma charakter prewencyjny. Zadaniem mundurowych będzie m.in. dbanie o bezpieczeństwo podróżujących. Nie jak co roku w trakcie najbliższego weekendu wzmożone siły, środki policyjne, wzmożone liczby patroli i przede wszystkim ruchu drogowego. Policjanci będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących, jak i osób odwiedzających cmentarze. Te działania polegać będą przede wszystkim na kontroli prędkości kierowców, stanu ich trzeźwości, ale także czy w sposób prawidłowy przewożeni są pasażerowie i dzieci. Policjanci apelują, uważajmy również na złodziei, dla których to czas wzmożonej aktywności. Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać rzeczy w samochodach, w miejscach widocznych. Pamiętajmy, że właściwe zabezpieczenie mienia uchroni nas przed przykrymi następstwami kradzieży. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, zadbajmy również o nasze mieszkania. Czujne oko sąsiada jest najlepszym sposobem na odstraszenie złodzieja. W pobliżu ulicy Ciesielskiej w Gliwicach-Ostropie doszło do tragicznego wypadku. Wskutek osunięcia gruntu w głębokim i rozległym wykopie zasypany został 33-letni mężczyzna. Niestety nie udało się go uratować. Prowadzono prace budowlane, praktycznie wykopy ziemne doprowadzające kanalizację do jednego z osiedli. Informacja brzmiała, że został zasypany jeden z robotników. Na miejsce oczywiście ruszyli strażacy, policja, pogotowie. Okazało się na miejscu, że w takim bardzo głębokim i rozległym wykopie rzeczywiście osunęła się ziemia i w tak rozległy sposób, że nie wiedzieliśmy do końca, czy ten mężczyzna w którym miejscu się znajduje. Strażacy nie mogli użyć sprzętu ciężkiego właśnie z uwagi na to, że nie można było zlokalizować, gdzie ten człowiek jest. Niestety mężczyzny nie udało się uratować, a po kilku godzinach odnaleziono jego ciało. Teraz przed śledczymi i z policji, i z prokuratury, i z Państwowej Inspekcji Pracy czas śledztwa i wyjaśniania, czy ten człowiek, 33-latek, mieszkaniec Zabrza, ale to był obywatel Ukrainy, który tutaj pracował czasowo. Czy on został właściwie zatrudniony, przeszkolony stanowiskowo, czy z podstaw BHP? Oczywiście będziemy to wszystko wyjaśniać, czy te prace były prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej szkolili się w Bielsku-Białej. Chętnych do dołączenia do armii nie brakuje.
Co ciekawe, ostatnie zapowiedzi dotyczące ustawy o obronie ojczyzny mają w zamyśle zwiększenie armii do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy WOT. Jak wygląda szkolenie dla żołnierzy WOT-u? Sprawdziła dla Państwa Katarzyna Siwczyk. Wkrótce polska armia ma zwiększyć liczebność. Założenia ustawy o obronie ojczyzny mają w zamyśle zwiększenie armii do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Co ciekawe, na Śląsku zainteresowanie przynależnością do Śląskiej Brygady wzrasta. W ostatnich dniach odbywały się szkolenia ochotników m.in. w Bielsku Białej. Jeden etap jest to etap, który realizujemy w terenie, w górach zazwyczaj. I zawiera on elementy terenoznawstwa, pracy na kompasie, busola, mapa przede wszystkim oraz umiejętność poruszania się w odpowiednich szykach marszowych. Na tym nie koniec. Do tego dochodzi umiejętność składania broni, poruszania się po polu bitwy czy udzielania pomocy podczas walki. Takie szkolenia odbywają się w dwóch grupach. Inny program realizują ci, którzy z wojskiem nigdy nie mieli do czynienia. Ci szkolą się 16 dni. Inny kurs dotyczy osób, które mają za sobą pierwsze doświadczenia w armii, a obecnie w 8 dni muszą je sobie przypomnieć. Szkolenie kończy się oczywiście egzaminem. Sprawdzenie żołnierza, czy jest odpowiednio przygotowany, są to zazwyczaj normy z rzutu granatem, ładowania magazynka oraz realizowane w dniu dzisiejszym strzelanie na strzelnicę. Baczność! Naprzód! Szkolenia są odbywają się cyklicznie, są organizowane przez poszczególne brygady, poszczególne bataliony. Najlepiej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdzie na takie szkolenie zapewne można się zapisać, zgłosić. Choć szkolenie łatwe nie jest, a wyzwań w armii czeka sporo, chętnych do zasilania szeregów WOT-u nie brak. Wojska te w obronie terytorialnej mnie zainteresowały ze względu na to, że zawsze chciałem wstąpić do wojska. Służyłem w zasadniczej służbie zawodowej i po tej służbie chciałem wstąpić już dawno. Uważam, że to, co robię, jest wspaniałe, że bronią swojego terytorium, ćwiczą na nim, wspomagają społeczności oraz to, co zrobili podczas COVID-a, zasługuje na szczególną pochwałę i z tego co względu się do nich zdecydowałem. Oraz pragnę zostać w przyszłości żołnierzem zawodowym. W ostatnim szkoleniu podstawowym realizowanym dla żołnierzy ze Śląska uczestniczyła ponad setka zainteresowanych. Żołnierze WOT-u od kilku lat sprawdzają się w akcji. Brali czynny udział podczas niesienia pomocy w okresie pandemii, ale też pomagają w każdej sytuacji na terenie, na którym działają. I tak na przykład żołnierze zrzeszeni w WOT w rejonie polsko-białoruskiej granicy pomagają w utrzymaniu bezpieczeństwa na tamtejszej granicy właśnie. Przed nami kolejna zmiana czasu. W nocy z soboty na niedzielę będziemy przestawiać zegary na czas zimowy. Dyskusja na temat zniesienia zmiany czasu w Europie trwa od wielu lat. Czy z ekonomicznego punktu widzenia jest ona potrzebna? Czas. Ten zmieniany jest w Europie dwa razy w roku. W ostatni weekend października przestawiać zegary będziemy na czas zimowy. Od kilku lat trwa dyskusja na temat zniesienia obowiązku zmiany czasu wśród krajów Unii Europejskiej. Jak zatem faktycznie sprawdza się zmiana m.in. z ekonomicznego punktu widzenia? To co dzisiaj kosztuje, jeśli chodzi o zmianę czasu, to tak naprawdę zmiana sensu stricte, czyli to przechodzenie z jednego w drugi, to jest prawdziwy koszt dla naszego komfortu psychofizycznego. A to, czy byśmy pozostali w jednym czy drugim na stałe, prawdopodobnie takim kosztem by już nie było. Ta racjonalność ekonomiczna już dawno powinna była być przestać powodem dla tego, aby czas zmieniać lub któryś z nich wybrać. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego odpowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu, a w 2021 roku miał on być zmieniany po raz ostatni. Temat ten zszedł jednak na drugi plan, a członkowie Unii Europejskiej skupili się na pandemii koronawirusa. W sprawie zmiany czasu w krajach Unii Europejskiej odbyło się nawet referendum. Wzięło w nim udział blisko 5 milionów obywateli Unii Europejskiej. 84% z nich było przeciwne dwukrotnemu majstrowaniu przy zegarach. Żeby się w dalszym ciągu zmieniał, mimo wszystko. A dlaczego? Ze względu na to, że człowiek się już przyzwyczaił, może w ten sposób, bo tak jak urodziliśmy się i tak jest cały czas. Myli to po prostu, no i daje nieźle popalić. O. Czyli powinno się to skończyć? Tak. Powinno się. Zdecydowanie tak. I dzieci są bardziej... Ustawić na jeden po tak. prostu... Na jeden tryb i gotowe, nie tak jak było kiedyś. Lepiej pasowałoby tak jak jest teraz, a bez zmiany czasu. Czyli letni czas, a nie przechodzisz na zimowy. Żeby ten czas letni był bez przerwy. To jest bez sensu, żeby przesuwać godzinę. Nie?
Warto pamiętać o tym, że rekomendacja Komisji Europejskiej nie ma charakteru obliga, aby wszystkie państwa wprowadziły ten sam uniwersalny czas dla całej Unii Europejskiej. To oznaczałoby m.in. utratę dotychczasowej unifikacji. Zapraszam Państwa także na wiadomości z kraju i świata, które przygotował dla Państwa Tomasz Handkus. W Hajnówce na Podlasiu doszło do tragedii, nie żyje półroczne niemowlę. Matka dziecka twierdzi, że chłopiec spadł z wersalki. Dziecko nie miało na ciele żadnych śladów wskazujących na kryminalny charakter śmierci. Na polsko-białoruskiej granicy doszło do wybuchu. W jej skutek ranna została jedna osoba. Eksplozja miała miejsce w studience kanalizacyjnej w budynku kontroli. Komisja Helsińska przy Kongresie USA ma zorganizować specjalne wysłuchanie w sprawie erozji demokracji na Węgrzech i w Polsce. Wysłuchanie te miało być już planowane od dawna, lecz obecny spór na forum Unii Europejskiej wywołał dodatkowe zainteresowanie sytuacją w obu krajach. Prezydent USA Joe Biden rozpoczął wizytę w Europie. W planach jego wizyty jest m.in. spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz udział w szczycie przywódców G20. To jego druga zagraniczna podróż. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisu Raport. Przed nami długi weekend, dlatego już teraz serdecznie zapraszam Państwa na wiele premierowych programów. Jeszcze dziś na antenie program Przystanek Kultura, ale także Wybieram Śląskie, gdzie Katarzyna Siwczyk porozmawia z prezesem lotniska Katowice-Pyrzowice na temat nowych kierunków. W sobotę nie zabraknie także programu Czas na kawę, w którym porozmawiamy z księdzem Wojciechem Iwaneckim. A w poniedziałek zapraszam Państwa na program specjalny z okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Premiera o godzinie 9:10. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.